Często rozwiązanie naszych problemów tkwi w tym, żeby przystanąć, zastanowić się, być obecnym tu i teraz. Posłuchajmy, co na ten temat mówi mały książę. Dzień dobry, powiedział mały książę. Dzień dobry, powiedział zwrotniczy. Co ty tu robisz? Spytał mały książę. Sortuję podróżnych na paczki po tysiąc sztuk odpowiedział zwrotniczy. Wysyłam w lewo i prawo pociągi, które ich unoszą. I oświetlony pociąg pospieszny, hucząc jak grzmot, zaczął z domkiem zwrotniczego. – Bardzo się spieszą – powiedział mały książę. – Czego oni szukają? – Nawet człowiek prowadzący parowóz tego nie wie – odparł zwrotniczy. I znów zagrzmiał oświetlony ekspres pędzący w przeciwnym kierunku. – O, już zwracają? – spytał mały książę. – A to nie ci sami – odpowiedział zwrotniczy. – To wymiana – a, czy było im źle? Tam, gdzie byli przedtem? Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej powiedział zwrotniczy. I znowu rozległ się grzmot trzeciego oświetlonego ekspresu. Czy oni ścigają poprzednich podróżnych? Zapytał mały książę Oni nikogo nie ścigają odparł zwrotniczy śpią w wagonach lub ziewają. Jedynie dzieci przyciskają noski do okien. A, jedynie dzieci wiedzą, czego szukają, odparł mały książę. Poświęcają czas lalce z gałganów, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia i płaczą, gdy się im ją odbierze. Szczęśliwe, powiedział zwrotniczy. Hmm. Mądre słowa. Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej. To tak jak się w języku korporacyjnym mówi, że wydaje się, że trawa jest bardziej zielona po drugiej stronie płotu. W sytuacji, gdy człowiek się zastanawia, czy nie sprawdzić, czy u innego pracodawcy będzie lepiej. Myślę, że tutaj przekaz od autora Małego Księcia jest jednoznaczny. Żeby cieszyć się, z miejsca, w którym jesteśmy, tu i teraz, być trochę jak te dzieci, które przyciskają noski do okien i podziwiają to, co jest właśnie tutaj, a nie w niecierpliwieniu czekają na dojście, na dojechanie do punktu docelowego. <śleszyskujesz> Ach, nawet człowiek prowadzący parowóz tego nie wie, czego ludzie szukają. Bo ci szukający też nie wiedzą, czego szukają. Jest po prostu jakaś gonitwa. Moi drodzy, zostawiam Was i oczywiście siebie z tym przekazem, żeby, tak jak dzieci, przyciskać noski do okien. Trzymajcie się, pogodnie, pozdrawiam.